Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Postanowiłam nagrać filmy dotyczące pomocy, jakiej może udzielić nam wszystkim Merkury, kiedy ponownie wejdzie do znaku wagi. Merkury ponownie po retrogradacji wejdzie do wagi 11 października i zostanie tam do 29 października. On będzie wspomagał również Wenus w Wadze, która już teraz znajduje się tam. I te dwie planety, Wenus i Merkury, mogą pomóc nam w kontaktach międzyludzkich, również oczywiście w relacjach miłosnych, różnego rodzaju relacjach miłosnych. Merkury pomoże w komunikacji. Wenus w Wadze przebywa od 29 września do 23 października. Merkury dołączy do Wagi, nie dołączy do Wenus, ale dołączy do Wagi 11 października, jak wspominałam, i zostanie tam do 29 października. Więc te filmy, które będziecie mogli oglądać i które ja dla Was opublikuję, będą dotyczyły wszelkich rodzajów kontaktów miłosnych, ale również generalnie międzyludzkich, w jaki sposób Merkury może Wam w tym pomóc. To możecie być w różnej sytuacji. Brak kontaktu, brak porozumienia, brak mijanie się na przykład. Więc polecam Wam po oglądaniu filmów. Postaram się powiedzieć parę słów o singlach i o związkach. No bo generalnie Merkurego energia działa na wszystkich, nie tylko słuchajcie na tych, którzy są w związkach. Tak więc serdecznie Was zapraszam, dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję za subskrypcję, te osoby, które dołączyły ostatnio do mojego kanału i do abonamentu mojego kanału. Jestem Wam bardzo wdzięczna. Dziękuję serdecznie. Osoby, które nowe się pojawią, bardzo proszę również o subskrypcję, pozostawienie komentarza. To mi pomoże i odczytam to jako Waszą wdzięczność za rozkładanie i czytanie kart dla Was. Tak więc zapraszam Was do właściwego filmu. Witam wszystkie wodniki, te osoby, które są w związkach i single. Najpierw rozłożę karty dla związków, a potem dla singli jeszcze raz przetasuję i rozłożę karty. To jest, film dotyczy tego, w jaki najefektywniejszy sposób możecie wykorzystać pobyt Merkurego w Wadze do tego, aby polepszyć dialog, rozmowę między Wam, a oczywiście Waszym partnerem, tak? Merkury w Wadze będzie robił do Waszego znaku zodiaku trygon i to będzie wspierający aspekt, więc mam nadzieję, że pokaże się tutaj coś dobrego. I jeszcze wyrosuję dla Was jedną kartę radę z wyroczni I Ching. Zobaczymy tutaj, co radzą Wam jeszcze karty. Odsłonię ją na końcu. I tak, dogadacie się tutaj. Aha, i jeszcze polecam Wam, bo ja widzę po tych kartach, że może być podobna albo uzupełniająca informacja może w dwóch filmach. W filmach na jesień, Miłość Jesień 2022. I w filmie Wenus w Wadze, która będzie tranzytowała ten znak zodiaku, też nagrałam taki film dla każdego znaku zodiaku. Tam znajdziecie uzupełniające informacje. I tak, tutaj pokazuje mi się, że Wy będziecie nastawieni na komunikację i znalezienie jakiegoś rozwiązania, chociaż niekoniecznie będziecie widzieć zalety obu rozwiązań, natomiast partner będzie naciskał, żebyście wybrali to jedno z tych dwóch, z tego względu, że on będzie pewny, że jedno z nich jest korzystniejsze. Jednak decyzja i tak będzie należała do Was. Nie chodzi o to, że Wy pomijacie partnera
podejmowaniu decyzji, tylko może być to decyzja, która bardziej jest z Waszego obszaru. Nie wiem, może Was personalnie na przykład dotyczyć, nie Was jako pary tylko i rodziny, tylko Was personalnie i możecie radzić się partnera, ale partner będzie wiedział z góry, że to jest lepsze, a nie tamto. I może Was motywować do działania, tak? Nie do sprawdzenia czegoś namacalnie. Czyli tą energię Merkurego w znaku wagi możecie wykorzystać poprzez działanie. Czyli może być też tak, że jeżeli nie będzie chodziło o podjęcie decyzji, to partner będzie inicjował jakieś działania czy komunikację z Wami. Nie, że Wy pierwsi będziecie inicjować, tylko partner i będzie oczekiwał od Was reakcji, a Wy będziecie tacy, jak to było w reklamie, tacy niewyraźni. Czyli może to, może tamto, ale nie dlatego, że nie wiecie, czego chcecie, tylko na ten moment wszystko wydaje Wam się dobre i ok. Co sugerują tutaj też karty, żeby zrobić, jak polepszyć tą komunikację między Wami. Jednak słuchajcie, wyważyć, tak? Wyważyć, bo tutaj pokazały się karty powietrzno-ogniste i powietrze zawsze powoduje, że ogień bardziej wznosi się do góry, czyli macie tutaj wyrównane szanse, bo z jednej strony możecie partnera przekonać, nakręcać do czegoś, a z drugiej strony partner może powodować, że Wasz żywioł czy obszar, w jakim Wy działacie, staje się zbyt zastały, że tak to nazwę. Nie chcę teraz tego tłumaczyć, co mam na myśli, bo bym musiała zrobić wykład astrologiczny, a nie o to chodzi. Zbyt zastały to znaczy, że w pewnym stopniu ogranicza Waszą kreatywność i niewolność wyboru, tylko kierujecie partnera na takie, a nie inne zachowania, czy takie, a nie inne tematy. Natomiast kiedy te tematy się już wyczerpują, to partner sam z siebie nie pójdzie dalej w wyciąganiu wniosków bez Waszej pomocy, tak? I z drugiej strony, jeżeli Wy nie macie jakichś pomysłów albo nie wiecie, jaką decyzję podjąć, to czasami spontaniczność i pierwszy wybór, czy intuicyjny wybór, albo instynktowny wybór jest lepszy niż dzielenie włosa na czworo. Czyli Wy tutaj się uzupełniacie. Będziecie się pod tym względem uzupełniać i ten okres czasu pomiędzy 11 października a 29 października pobytu Merkurego w wadze spowoduje, że możecie w tym czasie podejmować bardzo istotne, ważne decyzje dla Was jako związku i dla Was jako rodziny, tak? To jest bardzo ważny czas dla Was, nie przegapcie go. I zaczynajcie jakieś tematy, które, nie wiem, może były odłogiem, stały odłogiem. I rada dla Was. Z przeszkodami trzeba konfrontować się, zachowując jasność i gotowość ducha. Korzystna będzie zdecydowana postawa, by skonfrontować się z niebezpieczeństwem i bronić się przed czyhającą zasadzką. Jeśli serce jest szczere, czym zostanie nagrodzony zwycięstwem? Czyli bardzo ważny czas dla Was. Jeszcze raz powtarzam i ta rada o tym mówi. Zdecydowanie będzie w cenie, natomiast niezdecydowanie i wahanie się spowoduje opóźnienia albo w podjęciu jakichś ważnych decyzji, albo w przeoczeniu jakiejś okazji, jakiejkolwiek okazji, czyli szybkie rozmowy między Wami, szybkie ustalanie faktów i nierozwodzenie się nad tym, tak? Czyli nie dzielenia włosu na czworo, tylko rachciach babkę w piach. Tak to ujmę i tak to podsumuję. Dziękuję Wam za dzisiaj. Bardzo byłabym Wam wdzięczna, gdybyście zostawili komentarz pod tym filmem oraz gdybyście zasubskrybowali mój kanał.
A teraz wodniki single, jak mogą najefektywniej wykorzystać w komunikacji międzyludzkiej, dialogu z ludźmi Merkurego tranzytującego znak wagi. I teraz rada dla Was wyroczni I Ching. Już losuję. Odsłonię na końcu. I tak, będziecie bardzo mocno intelektualnie nastawieni na fakty, na statystyki. I ja mam wrażenie, że będziecie też punktować osoby, z którymi będziecie się spotykać prywatnie. Albo inicjować kontakty na przykład poprzez internet. Będziecie krytyczni i będziecie patrzeć tylko i wyłącznie na fakty. I co tutaj bardzo mocno mi się jeszcze pokazało, nie wiem z jakiego powodu będziecie patrzeć być może na zasoby materialne, status materialny tych osób. Być może chcecie również, aby ci ludzie Wam dorównywali i intelektualnie i poziomem życia, tak myślę. Ale słuchajcie, to się trochę kłóci z archetypem wodnika, ponieważ dla wodnika nie są ważne ani pieniądze, tylko co człowiek sobą reprezentuje. Więc może w tym okresie czasu warto byłoby zwrócić jednak uwagę, żeby wyrobić sobie jakieś dobre kontakty z ludźmi, stabilną sytuację życiową, tak? Bo może Was to też w jakiś sposób zakotwiczyć i stabilizować. Również, co mi się tutaj bardzo mocno pokazuje, i tu już nie chodzi o kontakty prywatne, takie miłosne. Ja mam wrażenie, że poczujecie jakąś wewnętrzną potrzebę, nie wszyscy, ale niektórzy z Was, pomocy ludziom. Po prostu, nie wiem, czy zgłoszenie się gdzieś na wolontariat i tam też możecie poznawać nowych ludzi. Pamiętajcie, że to jest dobry pomysł do poznawania nowych ludzi i potem zawiązywania przyjaźni i kontaktów miłosnych. Więc możecie zgłosić się. Mam nieodparte wrażenie od początku, kiedy te karty losowałam, że chodzi o jakiś wolontariat, pomaganie ludziom w potrzebie, pomaganie gdzieś, nie wiem, charytatywnie, no cokolwiek. Albo możecie wpaść na pomysł w tym czasie, kiedy Merkury tranzytuje wagę, że zgłosicie się jako wolontariusz na przykład zimą do Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak też może być. Zgłosicie gdzieś swój akces i to nie będzie realizacja natychmiastowa, a z opóźnieniem, bo wiadomo, że to jest finał zimowy. I tak też możecie ludzi poznać po prostu, tak? I poprzez taką sieć kontaktów szerszą niż tylko patrzenie, czy ja poznam partnera na tej randce, czy przez internet, możecie sobie rozszerzać również kontakty. I rada dla Was, to jest numer 26 z wyroczni I Ching, już Wam mówię. Poskramianie wielkiej siły. Ludzie szlachetni zostaną wynagrodzeni poprzez poważanie korzyści i zasługi. Doświadczenie zebrane dzięki sile duszy i zaangażowaniu oraz wiedza sprzyjają pojawieniu się okazji do ważnej zmiany życiowej. Nie lekceważ jej. Czyli dla Was też to jest jakiś ważny okres, tak jak u związków, ten czas pomiędzy 11 października a 29 października na podejmowanie decyzji, ale ja nie mówię o decyzjach o legalizacji związku, czy tam deklarowaniu się, że my dwa single będziemy już od teraz parą. Bardziej mi chodzi o jakąś właśnie szerszą perspektywę pomocy komuś, słuchajcie, tak? To jest, nie lekceważcie tego impulsu, który w Was się pojawi, nie lekceważcie tego, tej myśli w Was, bo wartością dodaną mogą być ci ludzie, których tam poznacie, a prawdziwą wartością pomoc. No taką mam informację dla Was. Mam nadzieję, że to Wam do czegoś się przyda. Dziękuję Wam serdecznie. Bardzo Was proszę również, tak jak w single, nie single, tylko w związkach wodniki, o subskrypcję mojego kanału oraz pozostawienie komentarza. Będę Wam naprawdę wdzięczna i odczytam to również jako informację zwrotną za poświęcony mój czas na czytanie kart dla Was.